Weronika Idczak. Kolejna indywidualna akcja i znów kolejna indywidualna akcja zakończona sukcesem. Nie udało się Polkom. Tymczasem ciekawa sytuacja. Milicza Jovanovic, która miała pojawić się na parkiecie, została przez sędziów zawrócona na ławkę rezerwowych, bo nie miała właściwych podanek. Teraz próba rzutu za trzy punkty. Jakżeż udana! Jak gra się w takich upałach, bo przecież dzisiaj doskwierają one wszystkie. Pewnie jest, dziewczyny też odczuwają łatwo te ekstremalne wręcz warunki. Zbierają piłkę koszykarki Czarnogóry, wyprowadzają szybką kontrę i znów Milicza Jovanovic zdobywa punkty. Piłkę i za moment będzie próbowała wspólnie z koleżankami trafić do kosza. Weronika Idczak sama, najważniejsze, że przełamaliśmy tę kilkuminutową niemoc strzelecką. Weronika Idczak nie obawiała się wykorzystać tego, że miała troszeczkę miejsca na oddanie rzutu, trafiła. No ale teraz za trzy punkty trafia znowu Milicza Jovanovic. Precyzyjne podanie, no i przede wszystkim wzajemne zrozumienie, to było szalenie istotne w tej akcji. A teraz za trzy punkty trafia Jelena Dubljewicz. Dubljewicz jest trudnym zawodnikiem do krycia, ale to wczesna pomoc Martyny. No właśnie, zostawiła Iwę Perovanovic pod koszem. Zobaczmy raz jeszcze. Tak jest, Perovanovic znakomicie się tam znalazła. Pierwszy raz na boisku pojawiła się Patrycja Gulak. Może właśnie ona odmieni oblicze tego meczu. Już jest. Już. Zarówno w obronie, jak i w ataku powinna się włączyć. Co się jej się stało? No, mamy do czynienia z nieprzyjemną, zdaje się, kontuzją. Reprezentantki Polski zdobyły w tej trzeciej kwarcie zaledwie 4 punkty. No i widać tym samym, że ekipa Czarnogóry bardzo dobrze broni. Na Polki nie mają pomysłu na to, jak rozmontować tę skuteczną obronę. Nie zbieramy również piłek. Ona no jest trochę zmęczona. Teraz Aga wyszła wypoczęta, mogłaby z nią zagrać 1-1, bo to super, dobre wejście kolejne. Agnieszka Makowska, no właśnie. Brakowało chyba takiego impulsu. Teraz Polki znów uwierzyły, że są w stanie dogonić. Na tym poziomie gry decydują o zwycięstwie detale, ależ teraz kapitalne podanie Agnieszki Skobel. Znakomicie wypatrzyła tam Agnieszkę Majewską. Zobaczmy to raz jeszcze. Świetne podanie za plecami. Trzymają pewnie za nią kciuki, żeby Aga Skobel trafiła dwa rzuty wolne. Oj, mamy problem jakiś z zasilaniem. Aga jednak zaangażowała się w zbieranie tej piłki, no i udało się. Weronika Idczak rzuca. Weronika Idczak rzuca, Weronika Idczak trafia. Cieszymy się oczywiście, bo Polska wychodzi na prowadzenie, a do końca meczu mniej niż 2 minuty. Na Agnieszce Skobel nic takiego jednak nie było, straciliśmy piłkę. Nie da rzucić za 3 punkty przede wszystkim i bez faulu. No, mówiłam. No niestety, niestety, niestety. Jeszcze raz. Wszyscy w hali w Inowrocławiu życzyliby sobie, żeby dokładnie powtórzyła to Joasia. Tak się właśnie dzieje. 2,5 sekundy do końca meczu. Nie można pozwolić na to, by Czarnogórki trafiły za 3 punkty. Nie trafiają za 3 punkty. Cóż, Polska zwyciężyła różnicą 3 punktów.